Pamiętacie mój stary komputer? Ten, którego na każdym odcinku nazywałem starość, złom, gruchot, 10-letnia wylęgarnia rdzy? Czy pamiętacie ten komputer, który na najniższych ustawieniach w grach wyciągał mi maksymalnie 30 FPS-ów? No dobra, 25. Czy pamiętacie ten komputer, który zrobił tyle wspaniałych modów, a tak mnie strasznie denerwował i na każdym odcinku o nim mówiłem? To teraz zobaczycie go w nowej odsłonie, w super chłodzeniu, przy którym w dobrych grach na wysokich ustawieniach komputer osiąga 30 stopni procesora. Oglądajcie do końca. Halo, halo! Prezes Ziaro, witam was po długiej mojej przerwie na moim kanale, drodzy widzowie. Dziś mam chcę zaprezentować mój stary komputer po modernizacji z dwóch innych komputerów. Między innymi dostałem komputer od mojego wujka, Kamila Ziarko, kanał na YouTubie Mafia Grabina. Serdecznie pozdrawiam oraz zapraszam do niego. Za niedługo dodamy filmik na jego kanale z siewów. Trochę już późna pora, ale wiecie, w polu jest, trzeba obrobić. Wujek nie miał czasu, żeby go wrzucić. Filmik został przeze mnie nagrany oraz zmontowany. Wujek go wrzuci, możecie obejrzeć. Gwarantuję, że będziecie się dużo śmieli na tym filmiku. Serdecznie zapraszam do niego, wbijajcie. Zostawcie tam łapkę, suba. Wujek zasłużył na to, dał mi komputer, z którego złożyłem te oto cacko, co tutaj widzicie. A mianowicie, jest to mój stary komputer, który, jak to na starych innych odcinkach wam komentowałem, że to stary grot i w ogóle. Jest to komputer odnowiony. Dałem mu dużo ochłodzenia, między innymi widzicie tu wentylator podświetlany LEDami oraz tu dwa wentylatory, których wcześniej nie było w ogóle w tym komputerze. Był jedynie ten na procesorze i na karcie graficznej oryginalny pod spodem. Nie mam jak tego pokazać. Tutaj był dysk stary, już taki 10-letni, już tam taki stary, że go wywaliłem, oraz były napędy, które też już tam nie łączyły. No i miałem jeszcze wcześniej inne podespoły z innego komputera, które tam dostałem od jakiegoś tam znajomego, ale to już miesza o to. Co zrobiłem? A więc z tych dwóch komputerów złożyłem komputer, który przy najbardziej wymagających grach, jak tam Far Cry 3 grałem, czy Farming 17 mi na nim poszła, wyciągał procesor, tu kabel widzicie, czekaj wam pokażę, ten oto kabelek biały. To jest kabel od chłodzenia, od temperatury, który tam z przodu na monitorze jest pokazywana, temperatura. Więc tak, temperatura po uruchomieniu gry, graniu, po 30 minutach grania, więc tak wam powiem, osiągał komputer 35 stopni, tylko tyle. Naprawdę, to jest bardzo rewelacyjny wynik przy takim chłodzeniu, jak widzicie tu. Wiatraki. Gdyby nie to, że na płycie już zabrakło mi miejsc, to bym zamontował jeszcze taki wentylator tu obok, bo miałem taki sam, ale już zabrakło miejsca i niestety nie zamontowałem. Więc tak, trochę cykam się do nagrywania, bo nie nagrywałem już od 5 miesięcy. Ostatni filmik to był z Linko, bardzo dziękuję za takie wyświetlenie, ale o moich filmikach, o kanale, o wszystkim powiem dopiero po pokazaniu komputera. No jak mówiłem wcześniej, komputer złożyłem z dwóch innych komputerów podespołów. Tak, no chcę się, można tak powiedzieć, pochwalić i bardziej powiedzieć o tym moim kanale wszystkim. No cykam się trochę, czy cykam, no trochę nie nagrywałem już i pozapominałem co jak, ale zobacz, komputer. No to co wymieniłem, no tak, dodałem te wentylatory, widzicie, po Januszowemu na śruby, bo inaczej nie miałem jak tego przykręcić, wielciłem od spodu oczywiście tak samo jak tutaj. Tu wielciłem, nie tak jak oryginalnie, bo większy wentylator. Ten wentylator tutaj wciąga powietrze, ten wysysa, czyli tam wypuszcza te powietrze ciepłe, znaczy ciepłe. Ona jest takie letnie, naprawdę komputer się w ogóle nie grzeje. A ten wentylator tutaj te powietrze mieli wszystko, tutaj mieli i pod kartą graficzną jest wentylator, który te zimne powietrze z tego wentylatora wciąga, zasysa do karty graficznej. Procesor też się kręci, też mieli powietrze, tylko że jest wciągane świeże tu z tego, z skrzynki, znaczy tam z bocznej tej bocznej ścianki, jak to nazwać. Oczywiście tutaj całą siatkę wyczyściłem świeżym powietrzem oraz ją wyszorowałem. Wszystko, nic, żadnych kurzy nie ma. Dosłownie, komputer jest wyczyszczony na błysk. Komputer, nagrywam taką prezentację, ponieważ chcę po pierwsze chcę pokazać, pochwalić, można powiedzieć, tym jak go złożyłem, oraz to jest taki jakby odcinek informacyjny też. W tytule będzie dlaczego, czy prezes Ziaro strajkuje, ale to zaraz wam powiem. I ten, i
Ta prezentacja będzie później w ogłoszeniu go wstawiona, ale to jeszcze w opisie powstają jego podespoły, co i jak. Oczywiście komputer ma dwuletni dysk HDD, ale jest bardzo szybki, 7200 obrotów na minutę albo na sekundę, już mi wyleciało z głowy. Dwuletnie niecałe kości RAM, też good RAM, super działają. Napędy sprawne, mają tam po 5 lat sprawne, 100% bez problemu się wysuwają. Jak możecie zobaczyć, nagrywam telefonem, ponieważ mój telefon popsuł się, znaczy popsuł się. No spadł mi na budowie, pękła szybka, ekran się rozlał i dlatego nie ma ze mną kontaktu na YouTubie oraz, dobra, resztę powiem zaraz. Tu jak widzicie komputer w środku, tak wygląda. Tak wygląda moja modernizacja komputera z dwóch innych. Widzicie, kable wszystko przywiązane tak, że wentylator nie wejdzie, nic. Żadnego kurzu, nic, kompletnie. Komputer w środku tak, ma świeże powietrze, że jak aktualizowałem przy nim sterowniki wszystkie, wszystko do bólu, wszystko instalowałem w nim, to pracował praktycznie 24 godziny. Pracował. I mogę wam powiedzieć, że 35 stopni, maksymalna temperatura jak osiągnął. Przy instalowaniu 150 coś takiego sterowników nowych, aktualizacji i tam systemu. No komputer jest już zrobiony 90% grane jest na niego wszystko możliwe. Programy takie jak Adobe Photoshop, mój Office, czyli Microsoft PowerPoint, Excel, Word i takie inne. No komputer jest przygotowany pod, dosłownie ma wszystko wgrane, ma tam wgrane parę gierek, parę. No takie jak Delta Force, GTA, Vice City, Farming Simulator 2015, Far Cry 3, CS 1.6, Minecraft, coś tam jeszcze, jakieś gierki miał pogrywać. Także jak ktoś przyjdzie do niego, po niego kupić, to oczywiście będzie mógł go przetestować samemu. Tak, nagrywam w jadalni, jak to widzicie, ponieważ moje biurko, czy tam mój pokój trochę przemodernizowałem i mam zamiar nagrać też stanowisko gamingowe, ale to w późniejszym czasie. Dlatego nagrywam tutaj, nie tam, nie chcę nic pokazywać. No a z Facebooka co nieco mogliście zobaczyć, już tam jakieś zdjęcie wstawiłem, ale to jest tylko zdjęcie, to nie pokazuję. No oczywiście na stanowisku gamingowym pokażę mój komputer, ten nowy, ten, którym tak paru z was się zachwycało, ten wart 4600, jak to pisałem. No ten komputer nie jest tyle wart, ale wcześniej, przed tym co modernizowałem go, a teraz to jest całkiem inaczej. Przed modernizacją ten komputer miał ocenę wydajności przez Microsoft, przez internet, miał 4.0, a teraz po tym ma 5.9, coś takiego. No karta graficzna jedynie mi do dołu to ocenę zaniża, ponieważ już nie jest taka aż nowa, ale jest sprawna. To nie jest tamta ze starego komputera, która, co mówiłem na odcinkach, że się spaliła, to już jest inna. Znaczy inna, no jest ta sama, można powiedzieć, tylko że nie jest popalona. Ma oczywiście dwa wyjścia na dwa monitory. Daje w zestawie dwie przejściówki z DVI na, to jest port szeregowy, albo inaczej, nieważne. Oczywiście można sobie te przejściówki zdjąć i mamy DVI kabel. No i jak ktoś ma dwa monitory na DVI, wpina dwa, jak ktoś ma na port szeregowy, na port szeregowy. Ktoś ma jeden, wpina sobie jeden. Oczywiście polecam w ten port, bo ta przejściówka jest, z tego co przeczytałem w internecie, jest jakoś mocniejsza czy coś od tej, ale jak mamy dwa monitory, to tej różnicy nie widać. Ten panel, tak jak płyta daje, czyli te wyjścia, tutaj cztery wyjścia USB, jeden do RJ-ki, mikrofon, słuchawki, tu to jest, nie wiem, chyba do drukarki, nie pamiętam. Tutaj do drukarki, tutaj też zintegrowana karta, oczywiście do klawiatury myszki. W zestawie tego komputer będę sprzedawał, daję myszkę, klawiaturę, ale to płynie do zestawów. No, tak jak mówiłem, dyski, to wszystko. Zasilacz też nówka, dwuletni. Mało co, jak odkąd kupiłem ten komputer i wkręciłem te podespoły, to nic takiego dużego nie działam, więc te części pochodzą jeszcze z 5 lat bez problemu. Tutaj on chodzi, napędy, dyski chodzi. Dysk jest taki, że co nieco się tam trochę buja, także przy wyższych obrotach skrzynka cała nie drży, ale jest minus. Ponieważ przez te wentylatory wszystkie, komputer jest głośniejszy. To nie są wentylatory jakieś nowoczesne czy coś, że mają ten ciszę. One dają trochę dźwięku. Więc tak, zaraz wracam. Więc tak, z przodu cały ten panel działa bez problemu, wszystko działa. Oprócz wejścia na kartę, chyba MS, bo coś wiem, że tam styk jeden nie łączy. No cóż, tego ja już nie naprawię, bo musiałbym całość wymienić.
Tak zostanie, tak. Dwa napędy działają sprawnie, wszystko działa. Oczywiście od razu się wysuwają, klikniemy dwa na raz, one się wysuną od razu. Oczywiście tu mamy panel poświetlony, tutaj wyskoczy nam temperatura, tu jest w lewym dolnym rogu jest chłodzenie, w prawym dolnym rogu jest godzina oraz alarm, oraz w prawym górnym rogu jest wykorzystanie dysku. Sprawny jest, tylko muszę wymienić taką taśmę LED, gdzieś taką, która podświetla ten obraz. Mam kłopot, bo na internecie takiej taśmy nie mogę znaleźć do tej obudowy. I mam kłopot, bo będę sprzedawał, będzie bez poświetlenia. Ale jeszcze mam nadzieję, że coś zrobię, wmontuję coś, żeby było poświetlenie. I tak, bo bez tego, jak komputer się uruchomi i się weźmie tak rękę czy latarko, to widać wszystko, jest widać, wszystko jest sprawne. Tylko nie jest podświetlenie. No i odczepiłem od spodu, tutaj były dwie żarówki LED. Odczepiłem, bo już były stare, tak jak ta obudowa miała lat, i chcę kupię nowe LEDy tutaj. Pewnie będą czerwone, tak że będzie przód na czerwono podświetlony, bo mamy tu diody czerwone. Tu dioda jest czerwona, która pokazuje stan komputera. I będzie tu przód czerwono podświetlony. Tutaj będzie podświetlone, to będzie na kolory takie jak tam mamy. I tu będzie podświetlone na niebiesko wszystko. Cały komputer. W nocy jak jest ciemno, to jest komputer naprawdę w hen dookoła podświetlony boczno, a tu z bok. No i myślałem, żeby tutaj gdzieś wyciąć taką dziurę i wkleić jakoś szkiełko czy coś, ale stwierdziłem, że nie za bardzo, bo byśmy widzieli tę całą tutaj boczno płytę i zasilacz, więc stwierdziłem, że to wy uzgodnicie. Jak będziecie oglądać to, komentować, to możecie dać swój pomysł, czy tniemy, czy zostawiamy. Osoby, które mi to napiszą, na bank pozdrowię w kolejnym odcinku. A mianowicie co do pozdrowień, to mówiłem, że będę pozdrawiał osoby, które mi dadzą donate. Donate jest dobrowolny, nie także każe. Więc tak, dały mi dwie osoby donate. Tak, wiem, zawieszam się trochę, myślę, ponieważ nie nagrywam już 5 miesięcy i jest trochę dla mnie to. A jeszcze wróciłem teraz z budowy, jestem już trochę zmęczony, mam teraz chwilę czasu, więc nagrywam. Więc zaraz do was wracam, idę po ten telefon mój zamienny. Dobra, już jestem, mam ten telefon mój zamienny. Oczywiście tutaj poszła taka ryska sobie. Tu też kolejna, on już taki dostałem od kolegi, no i ma Intel Core i5. Intel Core i5, o, coś mi tu aparat nie chce ostrzyć. Słaby aparat, tak wiem. No, tak jak mówiłem, mój telefon, no, szrot. Ale dostanę nowy od rodziców na abonament, więc też trochę trzeba poczekać. No i teraz sobie wejdę i tam zobaczę, kto mi dał ten do donate'y. To później odpiszę koleżance. Galeria, dostałem od dwóch osób, no dobra, no. Ja powiedziałem dobrowolny, nie tak, że ktoś. No jak chce ktoś być pozdrowiony, daje. To jest bez wątpienia jaka suma. Więc tak, żeby było wiadomo. A, dobra, nie. Chuj. O, polski rolnik, a masz tego donata. No dziękuję, również pozdrawiam polski rolnik. Oraz Podlasie w obiektywie. To może tak czytam. Siemanko, jest jakiś fajny MF255 do FS17, jakiegoś linka czy podasz? Tak, wydałem na moim kanale do farminga śląski najlepszego Fergusona chyba do farminga jaki był. Wbiję na mój kanał, a naprawdę pobierzesz go, przetestujesz i nie będzie żało. No chyba, że ci nie będzie działać, bo to jest konwer z Klimka, nie mój. Mam Klimek, wydał teraz wersję poprawkową i ją tam wkleiłem, więc powinien działać. Dobra. No to były te dwie osoby. Jak ktoś chce być pozdrowiony, to daję donate. I tak. No to może machinę teraz odpalimy, zobaczycie jak to działa. Więc uruchamiamy tą maszynkę, ten stwór. No, jak widzicie, pracuje trochę głośno. Znaczy głośno, jak założymy obudowę, to już nie tak aż bardzo słychać. Te piknięcie oznacza, że komputer nie ma żadnych błędów. Nawet jest taki głośniczek do błędów. Tutaj zestawię on. To jest ten głośniczek. Nie, to jest kabel. Głośniczek jest tam bardziej gdzieś schowany. Głośnik. Dobra, nieważne, jak ktoś będzie zainteresowany, będzie chciał go kupić, to wtedy pokażę szczególnie go całego, to opiszę. Widzicie, wentylatory tam pracują.
jak pracują wentylatory. No, nie będę nic nagrywał na nim, żeby pokazać wam, jak pracuje. No, gry ładnie działają na nim, nic tam się nie zawiesza, nic. Bardzo komputer na po włączeniu maksymalnie 5% procent wykorzystania procesora. Procesor 4-rdzeniowy, 4-wątkowy, 2,6 GHz. Kości RAM 4 GB DDR2. Bardzo dobrej wydajności. I to tylko tyle wejdzie, więcej nie wejdzie, bo to wiadomo, starsza płyta. Oczywiście komputer nie jest nowy, ale jest tak zrobiony, że będzie działał jeszcze z 10 lat minimum. Na komputer jak go skończę, mówię wam, te LEDy muszę tu zamontować nowe oraz będę próbował coś zrobić z tą płytką tutaj. Jak to wszystko naprawię, wtedy na ikonce filmiku będziecie mieli zdjęcie z podświetleniem, tak bardziej będzie ciemno, oraz z tym działającym tu przodem. Na ikonce będziecie mieli zdjęcie, zobaczycie sobie, jak to działa. Mam nadzieję, że dużo będzie chętnych do oglądania. I oczywiście jak już będę go sprzedawał, całość plus dwie klawiatury, to daję na niego gwarancję. Myślę, że na rok. Mam nadzieję, że to zachęci dużo też ludzi. Naprawdę, ten komputer jest tak złożony, że nic się mu nie popsuje. Nic kompletnie. Jedynie co, to ktoś będzie mógł popsuć w środku coś, czy coś tam, system usunąć, czy coś. Ale gwarancję daję na niego. Będzie założona, jak to powiem po Januszowskiemu, kłódka z tyłu na takim dziobku tutaj. Tam jest taki dziobek tam, o tu, taki dziobek. Jest, będzie tam kłódka, żeby nikt go nie rozkręcał w środku. Komputer posiada wszystkie śrubki, jakie tylko mógł mieć. Możecie zobaczyć tutaj napędy, wszystkie śrubki. Dysk jest wsuwany taką wsuwkę specjalnie, nie że na śrubki. Także przy wyższych tych mocy będzie on tak lekko drżał, tak żeby obudowa cała nie chodziła. To już bardziej nowocześnie jest, tak jak SSD teraz. Są takich wsuwkach specjalnych, co się wsuwa. No. Nie ma co oszukiwać, możecie pewnie będziecie pisać, że mam trochę palce brudne, czy coś po smarach, czy coś. Naprawdę wróciłem z budowy, jestem już zmęczony, ale mam chwilę czasu, żeby nagrać teraz wam ten filmik. I to tak, no co. No teraz kto już, kogo nie interesuje ten komputer, a na bank będzie parę osób chodziło za Alixa oglądać to. Jeżeli komputer się podoba, naprawdę możesz mi powiedzieć, co stało tutaj płytko. Jeżeli oglądałeś od początku, to wiesz, o co chodzi. Jak nie, to się wróć wcześniej. Więc, na czym ja to skończyłem? Naprawdę, nie mam siły, ale chcę to nagrać, coś wrzucić po 5 miesiącach. Tak. Jeżeli już naprawdę tylko oglądasz po komputerze, już nic nie ciekawi dalej, zostaw lajka, to mi będzie motywować, oraz napisz komentarz, jak oceniasz ten komputer. Mam nadzieję, że ci się spodobał moje podrasowanie, takie stary sprzęt podrasowany po Januszowskiemu, jak to inaczej mogę nazwać. No. No takie, o jak tutaj mówię, Januszowskiemu takie śruby. Właśnie wedra to nie jest tak, że jest na samym spodzie, tylko że jeszcze palec wchodzi bez problemu, palec. Gdzie palec cały, można wsadzić palca bez problemu. Także powietrze zostało od góry i od dołu. Naprawdę, znam się na informatyce, bo już kończę drugi rok i dalej będzie trzeci, czwarty przede mną. I taki komputer złożyć, naprawić jest żaden problem. A ja złożyłem go, można powiedzieć, z całego serca, tak żeby ktoś na nim jeszcze 10 lat minimum pograł, coś porobił. Ten filmik na Onixie będzie, jak usunę go, nie dalej będzie. Ktoś do Onixa wejdzie, będzie mógł obejrzeć, zobaczyć. Nie musi przyjrzeć specjalnie, żeby go zobaczyć. Komputer w żadnym przypadku się nie zmieni. To, co w nim jest włożone, to zostanie już. Naprawdę, ja komputer taki sprzedaję z takimi podespołami, bo to mi tylko zawala miejsce, a nie chcę ten. Nie chcę, żeby te podespoły się zmarnowały. Są super podespoły. Podespoły będziecie mieli w opisie wypisane wszystkie. Tak, dobra. No to kto już był tylko po obejrzeniu tego komputera, to już może wyjść, zostawić lajk, komentarz, jak się podoba, subskrypcję, jeżeli chce więcej jakichś filmików ciekawych czy coś, a będzie na bank ciekawych filmików, więcej wakacje oraz będą podsumowania sezonów od dwójka, ale to już zaczynamy. Teraz zacznę mówić co z moim kanałem. Więc w tytule mam zamiar napisać, że prezes Jaro niby strajkuje, więc tak. Strajk. To nie był strajk, nie było mi przez te 5 miesięcy, ponieważ po pierwsze straciłem telefon, mój spad na budowie rozlał się, potłukł się ekran. No cóż, na komputerze nie kupiłem karty sieciowej, internetu nie mam, bo brat mi router popsuł. Nie mam jak filmików wrzucać, no to więc nie mam dostępu do YouTube'a i dlatego nie wbijam na wasze filmiki, nic tam nie robię na YouTubie. To nie tak, że prezes w dupie to wszystko ma, nie wchodzi, nie mam jak. Po drugie, też straciłem wenę do modu w tym, że wydałem linkę na drugi dzień, już na 5 stronach mi napisaliście, że linka jest. I tym oto straciłem wenę. Ale cały czas coś dłubię, tu wstawię zdjęcia z trzech maszyn, które coś tam dłubię od początku, modeluję, programuję, tam coś tworzę. I ten, ale to czy ja wydam, czy nie, to tylko od was zależy. Będzie dużo lajków, komentarzy, to wydam, nie, to nie.
Na razie to ja tam programuję, na podstawowym skrypcie wszystko jest zaprogramowane, czekam tylko na jakieś dodatkowe, czy same skonwertowe, ale to bliżej wakacji, Oczywiście też 30 czerwca moja 18, więc jak zacznę balować, to te wakacje mi się przedłużą. Trochę będzie dłużej te wakacje, czyli dłużej mi nie będzie. I tak, co z filmikami? No to jak wiecie, jest przez te mody, to co pokradli mi ludzie. Już to nie wnikam co, ale złodzieje i tyle. No złodzieje, no, nawet na mojej budowie na grabinie ktoś pokradł ogrodzenie od takich jakby tam... Stacja idzie i specjalne takie pompy stoją i to było zagrodzone taką ogrodzeniem, taką siatką i to też pokradli. No wszędzie są złodzieje, wszystko kradną. Nawet mi mody, no to Polska to same Janusze i złodzieje. No nie tacy Janusze co ja, że na śrubki skręciłem komputer, ale miesza o to. Na moim kanale oczywiście będą też takie filmy jak podsumowanie sezonu, a czy sezonu wiosny, lata, jesieni, zimy tego co się działo mojego wujka. Tam będę na wujka telefon nagrywał filmiki. Na przykład nagrałem już siewów, będzie coś jeszcze więcej nagrane na wiosnę. Na wujka kanał będę te filmiki montował, wstawiał zmontowane pod muzykę, a później powiedzmy paru filmików z wiosny wkleję podsumowanie na mój kanał i pod fajną jakąś muzę z dobrym tam pierdolnięciem, jak to mówią, będzie na moim kanale to wklejone. I tak. No, jak już na moim kanale wujek wstawi, albo wstawił, jeszcze nie wiem jak ten filmik dodam, bo muszę wrócić do szkoły, żeby go wrzucić. I jeszcze zrobić teledy, żeby miniaturkę wstawić. Chyba, że wstawię bez tej miniaturki, miniaturkę później wstawię dopiero. I ten, to zobaczycie sobie, tam jest nawet śmiesznie. Jak ktoś będzie go na filmik, to zobaczy, że jest śmiesznie, bo jest śmieszna akcja z samym początku i później jest fajny filmik złożony pod fajną, starszą muzykę, pod bass remix. Więc zapraszam do wujka na kanał tego wujka, który mi dał podespoły tego komputera, takie jak wentylatory w tym komputerze były oraz tam parę śrubek, kabli, taki pierdół. No i teraz myślę, że mody jak będę wydawał, to będę wydawał na suby u mojego wujka i u mnie, czyli powiedzmy na 4000 subskrypcji u mnie i na wujka 2000. No tak przykład to jest, nie tak, że ma na tyle być. Ale to jak zacznę dalej z modami, na razie do modów będę nie mam, straciłem przez ludzi, którzy mnie okradli. No i... To już zależy tylko od tego, jak myślę. Ale stanowisko gamingowe też nagram i wtedy zobaczycie, jak wyglądam moje biurko. Teraz komputer, wszystko komputer nowy pokażę. Myślę, że się parę osób zdziwi, że taki sprzęt. Ale cóż, filmik koło 30 minut będzie trwał. Kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu ten hashtag. Dobra, jeden chuj, jakoś to się mówiło. Kurwa, nie mam siły tak, żeby to nagrać. Co nie, to ta kratka taka zjebana. I piszę pod tym z prezes Ziaro, czy z małej, czy z dużej, tylko wszystko łącznie. I wtedy będę wiedział, czy ktoś ktoś obejrzał, czy nie. No i to co? No to zostawcie lajka na ten wspaniały komputer, który złożyłem tam. Widzicie, tutaj wszystkie kable, wszystkie pierdolone głupie śrubki, wszystko jest, daję do zestawu. Nic nie ma, tu nic nie ma. No, żadnej luki, nic, wszystko jest. Naprawdę. W tej cenie, czy ja go wystawię, to takie komputery to szukać jak igły stogusiana. I co? No, to jeszcze może go zarestartujemy, żeby zobaczyć, że działa. Czy powinno uruchomić teraz? O, uruchamia się. No, piknął, czyli że się uruchamia bez żadnego błędu, nic, kompletnie system, 7 Ultimate, ale na prośbę kupującego mogę 10 wrzucić. No i to już będzie, jak ktoś przyjdzie do mnie, to będzie wtedy rozmawiać. Więc tak, lajka dla niego, komentarz, tak jak powiedziałem ten, to jak wcześniej mówiłem. I co? Subskrypcja, jeżeli oglądasz pierwszy raz, drogi widzu, a na pewno nie pożałujesz, jak zostaniesz i będziesz dłużej. No to co? Do zobaczenia do kolejnego filmiku, który będzie za może kolejne 5 miesięcy. No nie wiem, jakoś wakacje na bank zacznę coś stawiać, czy podsumowanie sezonu, a czy wiosny u wujka. No to co? Trzymajcie się, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, gdzie się da. Trzymajcie się, prezes Ziaro, pozdrawiam wszystkich. Cześć!